Siema, przez ten Andre. A dzisiaj w tym odcinku zaprezentuję wam, jak zdobyć strój agenta FAB. Musicie mieć starą gier, bo wiecie, wiadomo, trzeba mieć napad i odpalić taką misję, urządzenia hakerskie, tutaj widzicie. Jak odpalimy, jest taki los, albo dam tą misję z agentem stroju, z tą plakietką, albo nam nie da. Więc to jest, trzeba mieć od szczęścia. Jeżeli wam się nie, tego wam nie da, no to musicie oczekiwać cały czas sesję, aż wam to dropnie, nie? A wstępnie możecie zostawić lajka pod filmem, o tutaj. Ja tu mam paczkę w górę, subika, bo taki więcej materiałów. A ja już odpalam misję. Nie, to jest Sekiro Surf, patrzcie, urządzenie hakerskie i patrzymy, czy on nam dropnie. Jeżeli nie, no to oczekuję sesję, robię cięcie i aż w końcu dropnie to. Więc zobaczymy, czy nam to odrobnie. Dropło, dropło. No i dobrze, to jest połowa sukcesu. Więc lecimy. Teraz musimy tę misję wykonać, więc lecimy ją wykonać. I ważne jest. Czekajcie, trochę cisza jest, trochę, bo za głośno jest. Nie słyszę siebie, co ja mówię. Ważne też jest, żeby nie możemy zginąć, bo jeżeli zginiemy, to już koniec, po akcji, nie? I nie dostaniemy tej plakietki, nie? Więc ważne to, żeby nie zginąć. Więc lecimy tam, robię cięcie i widzimy się przy celu. Killa, ale wy nie macie, jak nie macie skilla, to nic tak zapałe. Dobra. Co? Trafiłem przy stoł, co? What the fuck, jakiś bug dziwny. Nie, patrzcie, nabierzemy agenta tutaj, musimy go odszukać, tylko nie... Gdzie on jest? To jest ten? Ciało agenta jest nie... Co? Aha, popełnię przez auto pewnie, chyba. Musimy ustawić auto i teraz go będziemy mogli. Tak, dobra. Jak odszukujemy agenta, to jak już widzicie, mamy już plakietkę. Widzicie, FAB, Andre Cox, dokładnie, Andre, agent Andre. I teraz tak, musimy tą misję ukończyć, żeby to mieć. Więc lecimy tam do tego budynku całego. Tutaj akurat bez problemu nas wpuszczą. Lecimy tam, tylko nie możemy tutaj podejrzeć jak coś, bo to musimy iść na spokojnie. No właśnie, żeby tutaj gra pisze właśnie, żeby nie iść z bronią tak dalej, żeby nie do podejrzenia. Widzicie, tam jesteśmy agentem, więc tam po prostu nas puścili, więc idziemy do windy. Tutaj cyk. I teraz musimy wziąć telefon, żeby odszukać ten cel, musimy poszukać. Dobra. W sumie chyba to zajmuje to już. Miałem do cięcia, ale widzę, że... O, gdzieś tutaj. Tu. Musimy to wziąć. Dobra, cyk. Dobra, robię cięcie, bo to nie ma sensu. Teraz bardzo ważne, bo teraz... Widzieliście, no, puścili nas, ale to jak widzimy, to nas nie puszczą i teraz musimy ich zabijać, bo i tak by nas, nie puścili by nas. I muszę się uważać na życie, bo wiecie, nie możecie zginąć, nie? To wszystko nie wypali. Dobra. Szybko, uciekamy. Musicie uważać na tą blamę, że was nie zabili, bo wtedy was nie puszczą i tak by was nie puściliby. I zobacz, teraz uciekamy policji, widzimy się, jest głupia policja, więc udało się. Teraz musimy tylko dostać te urządzenia hakerskie do salonu. Lecimy. I jak dostarczymy... To mamy w strój, jej! Tylko i tak musimy teraz go zapisać do sklepu, bo jak zginiemy, to już go tracimy, więc musimy go zapisać po prostu. Widzicie? Mam stój z plakietką, ale
musimy teraz zapisać strój, żeby był zapisany. Widzimy się w sklepie. Okej, jestem już w sklepie. Podjedziemy do kasjerki i go zapisujemy. Edytuj strój. I możemy dodać go albo FIB, albo agent, jak jest w kastecie. Jakby go nazwę. Agent FIB. Widzicie, duże litery, o, tu było widoczne. O, widzicie, nie mam stroju. Widzicie, jak bardzo łatwo stroj można zdobyć. Uczciwy nick żywony. Bardzo ode mnie. Tutaj możecie zrobić taką fajną emotkę, o, strzelca. Win buff, o. O. Tu. Dziękuję za oglądanie, zostawcie subika, łapeczkę, a po więcej takich materiałów, a ja się z wami zagram. Na razie wszystkim, hej!